Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, no, zbliża się czas ostatecznego zakończenia wyborów nowych władz Radomia. Dla mnie Roberta Dębickiego, kandydata na prezydenta, wraz z ogłoszeniem wyników wyborów zmienił się mój status. Stałem się mieszkańcem Radomia, radomianinem Robertem Dębickim. I z tej perspektywy chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy oddali w tych wyborach na mnie głos. I pomimo to, że słyszę wiele takich głosów, że mogło być lepiej, to ja te 5300 głosów uznaję za wielki sukces i taki bagaż, który biorę ze sobą i chciałbym go godnie ponieść i wykorzystać w dalszym ciągu mojej społecznej działalności. Chciałbym podziękować formacjom, które stanęły za mną w tych wyborach. To jest Kongresowi Nowej Prawicy i Radomskiemu Samorządowi Obywatelskiemu. Dziękuję za ich wsparcie. Dziękuję również wszystkim moim współpracownikom, którzy ciężko pracowali na ten sukces. Dziękuję mediom, które rzetelnie informowały o tym, co mam do powiedzenia i relacjonowały mój stosunek do spraw bieżących i tego, jak miasto jest zarządzane. Chciałbym pogratulować moim kontrkandydatom, którzy pomimo to, że mieliśmy różną wizję zarządzania miastem, to nasza debata odbywała się w ramach gry Fair Play i myślę, że była dość merytoryczna, na tyle, na ile pozwalały też warunki. No cóż, jeśli mam skomentować trochę te wyniki wyborów, to jestem oczywiście bardzo krytyczny, jeśli chodzi o sam proces wyborczy i to, że wysiłek dziesiątek tysięcy ludzi został wystawiony na pośmiewisko, to może zbyt mocne słowo, ale na pewno na wielką falę krytyki. I było to spowodowane no, wielką nieudolnością, brakiem profesjonalizmu, a nawet uważam, że pewną arogancją Państwowej Komisji Wyborczej. Szanowni Państwo, pomimo wszystko chciałbym, żebyście nie lekceważyli procesu wyborczego, instytucji wyborów, ponieważ dzisiaj tylko w ten sposób można coś w Polsce i w naszej małej ojczyźnie, w naszym Radomiu, coś zmienić. Należy mieć na uwadze, że jeden z kandydatów, którzy dzisiaj weszli do finału tej rozgrywki, zostanie naszym prezydentem. I ja Państwa bardzo proszę, żeby ten proces nie odbył się bez Państwa udziału. Uważam, że tylko tak możemy coś zmienić. Żyjemy w takim ustroju, gdzie to większość decyduje o tym, jaka będzie przyszłość naszego kraju. Bo niezależnie od tego, czy Państwo pójdziecie do wyborów, czy nie, jak powiedział Robert Dębicki, jeden z kandydatów prezydentem zostanie i może się okazać, że zostanie nim z przewagą jednego głosu. Czy Państwo pójdziecie, czy nie, jak powiedziałem, ten wybór zostanie dokonany, oby się tylko nie okazało, że właśnie tego jednego Państwa głosu zabrakło, czy na jednego, czy na drugiego kandydata. Lepiej ze spokojem w poniedziałek wysłuchać wyników i wiedzieć, że ja również do tego swoją rękę przyłożyłem. Kiedy jako kandydat na prezydenta mówiłem o konieczności daleko idących zmian w procesach zarządzania miastem, miałem na myśli odpartyjnienie zarządu miasta, Rady Miejskiej. Miałem na myśli to, by potraktować miasto jako nasze wspólne dobro, nasze wspólne przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo, z którego wszyscy radomianie mogą czerpać pożytki, którego są częścią. Dla tej koncepcji nie udało mi się zebrać większości, dlatego nie mogę realizować tego pomysłu dzisiaj w taki bardzo bezpośredni sposób.
Dzisiaj ten proces zakończy się jednak wyborem partyjnego włodarza naszego miasta i z tym trzeba się, z tą sytuacją trzeba się pogodzić. Nie mamy wyjścia. Tak? I jako radomianin muszę posłużyć się zwykłym pragmatyzmem. Tak? Muszę rozstrzygnąć, co daje nam większą szansę na to, by w Radomiu coś się zmieniło. Przede wszystkim, aby nastąpiła zmiana, bo to było główne hasło, z którym Robert Dębicki szedł do wyborów. Nawet gazety, które Państwo znajdowaliście, myślę, w skrzynkach pocztowych, czy otrzymywaliście gdziekolwiek indziej, nosiły tytuł Zmiana, bo o to przede wszystkim chodziło. Tak. Szanowni Państwo, kredyt zaufania. Tak pokrótce nazwę to, czym ja dzisiaj kieruję się w tym, jakby w moim dalszym działaniu i próbie zmiany miasta. Czyli pragmatyzm i kredyt zaufania. I na dzień dzisiejszy chciałbym tego kredytu zaufania udzielić panu Radosławowi Witkowskiemu. Dlaczego? Dzisiaj za panem Radosławem Witkowskim stoi rząd. Dzisiaj to, co też podnosiłem w mojej debacie publicznej, to to, że w Radomiu mamy ciągły deficyt od lat tego, że nie mamy kompatybilności władzy. Ja chciałem ten brak tej kompatybilności zlikwidować przy pomocy tego, żeby wybrać bezpartyjnego kandydata. To się nie udało. Natomiast no dzisiaj jedyną być może szansą jest to, że mamy ten jeden rok, być może jeden rok, bo to jest ten kredyt zaufania, który być może jest na jeden rok, ale dzisiaj determinacja kandydata na prezydenta pana Radosława Witkowskiego plus determinacja rządu mnie jako radomianina przekonuje i daje mi odrobinę nadziei, że coś w tym mieście się zmieni. To nie jest, mam świadomość tego, że ten kredyt zaufania jest, może być bardzo krótkotrwały, ale to tym bardziej moim zdaniem wzmacnia jakieś poczucie zobowiązania, jakie podejmuje nowy prezydent do tego, by po prostu nie zakopywać gruszek w popiele, tylko działać. Tak? Nasze programy były bardzo różne. I mogę powiedzieć, że na pytanie o niezadłużanie miasta nie dostałem z żadnej strony odpowiedzi, która by mnie satysfakcjonowała. Uważałem, że nie wolno doprowadzać do uchwalania budżetu z deficytem. Tu takich deklaracji nie dostałem. Natomiast jest pewien obszar naszych pomysłów, moich pomysłów, mojego środowiska, na które w obu tych środowiskach znalazłem poparcie. I to w obu środowiskach, które dzisiaj walczą jakby o władzę w mieście. I to na pewno jest zmiana wizerunku miasta, zmiany w edukacji, zmiany w promocję naszego miasta przez kulturę. Zwalczanie bezrobocia, poszukiwanie czynnych inwestorów i tych takie bardzo aktywne poszukiwanie inwestorów i tworzenie miejsc pracy. No i oczywiście szukanie inwestora do lotniska. I powiem tak, obydwa te środowiska, z którymi w ostatnim czasie rozmawiałem, deklarują daleko idące działania w tym kierunku. Natomiast to znowu jest jakiś rodzaj pragmatyzmu czy mojej nadziei. Ja dokonania pana prezydenta Kosztowniaka znam. Po prostu to jest 8 lat pracy i wyniki po prostu znam. Ja nie znam możliwości pana Radosława Witkowskiego i ja chcę po prostu sprawdzić. Ja chcę sprawdzić, co może dla Radomia zrobić dzisiaj pan Witkowski, Platforma Obywatelska, pani premier, jeden minister, drugi minister, którzy tak mocno tutaj pana kandydata Radosława Witkowskiego wspierają. Myślimy, że będzie to po prostu szansa na te przysłowiowe 5 minut dla Radomia, od których być może wiele się zacznie.
I powiem tak, ten rok, na który udzielam tego kredytu zaufania temu kandydatowi, traktuję jako 5 minut, bo to, ten czas będzie uciekał bardzo szybko. I to jest takie 5 minut dla Radomia. Tych 5 minut w swojej pierwszej kadencji nie wykorzystał pan Kosztowniak, to było też tak, że premierem wtedy był Jarosław Kaczyński. I tego pierwszego roku nie udało się wykorzystać dla Radomia. Ja żywię nadzieję. I powtarzam, to jest nadzieja, wiara w to, że coś dla tego miasta możemy zrobić. Dzisiaj powiedzenie, że nie opowiadam się po żadnej stronie, jest chowaniem głowy w piasek. To jest brak odpowiedzialności za moje miasto, za nasze miasto i uważam, że trzeba do tego podejść z otwartą przyłbicą i po jakiejś stronie się opowiedzieć. Daję mój kredyt zaufania panu Radkowi Witkowskiemu.